Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Nie chcę być złym wróżbitą, ale tak uparłem się już jakiś czas temu i powtarzam jak mantrę, no non-stop, praktycznie jedno i to samo, powtarzam, że zima będzie ciężka, ale zima będzie bardzo ciężka, nie tylko ciężka, ale nie z naszej winy. To my nie jesteśmy winni, to winni są politycy. Przede wszystkim polskojęzyczni, bo skoro oni nakładają sankcje i walą, 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 walą każdego dnia na pierniczanka każdego dnia, a później, jak już okazuje się, że my bez tego ruskiego gazu nie jesteśmy w stanie funkcjonować, no to zastanawiają się, co my zrobimy, jak to możliwe, żeby ktoś nam zakręcił zawory z gazem, a no możliwe, bo jeśli się wika non stop, to ktoś kiedyś zakręci, to jest niedorzeczne, bo oni non stop nawalają, ale nie dopuszczają nawet myśli, że ktoś może się wkurzyć i nawet jeśli przestaniecie nawalać, to wam po prostu tego gazu nie wyślę. Teraz jest taka zabawna sytuacja z Bułgarią, tak Bułgaria. Pozdrawiam wszystkich, którzy jeżdżą na wczasy do Bułgarii, bo wkrótce to już nie będzie chyba sensu, bo będzie zimno, chyba że na jakieś lodowcowe ale tam jest przynajmniej cieplej niż u nas, klimat jest lepszy. Tam teraz zastanawiają się nad tym, bo najpierw fikali, nie chcieli tego gazu niedobrego, a teraz się zastanawiają, co oni zrobią i chyba jednak będą musieli przeprosić i zapytać o gaz. I tak to wygląda całokształtem w Europie. Tyle fikania, tyle krzyków, tyle nienawiści, tyle złowrogości, tyle tego wszystkiego tych złych emocji, a okaże się później na samym końcu zimą, że to my będziemy marznąć, jeśli nie przeprosimy, bo my jesteśmy skazani. My jesteśmy po prostu skazani. Nie jesteśmy w stanie funkcjonować bez tego gazu. Nie jesteśmy w stanie. Bez węgla też. Znaczy, my możemy funkcjonować, bo mamy swój węgiel, ale Europa Zachodnia nie jesteśmy w stanie. Ale są kraje, które są mądre. Są kraje, które ubijają interes życia. Na przykład jednym z takich krajów jest Turcja. Jak podaje Mani.pl dzisiaj, współpraca Moskwy z Ankarą zacieśnia się. Turcja dwukrotnie zwiększa import ropy. No proszę, według danych firmy Refiniti, w Turcja w 2022 zwiększyła import ropy z Rosji z 98 tysięcy baryłek dziennie do ponad 200 tysięcy baryłek. To kolejne świadectwo zbliżania się linii Moskwa-Ankara. Na początku sierpnia obie strony uzgodniły zwiększenie wymiany Handlowej. Turcja w przeciwieństwie do krajów Unii Europejskiej do tej pory nie nałożyła sankcji gospodarczych. Na początku sierpnia w Soczi odbyło się spotkanie obu prezydentów. Według tureckiego przywódcy, w trakcie spotkania uzgodniono przejście na handel walutami narodowymi, a także zwiększenie wymiany handlowej między krajami do 100 miliardów dolarów. Według firmy Refinitiv amerykańsko-brytyjskiego dostawcy danych, największa turecka rafineria Star zakupiła. Do tej pory około 90 tysięcy baryłek ropy z Rosji. W analogicznym okresie ubiegłego roku liczba ta wyniosła 48 tysięcy baryłek, podaje portal Energetyka24.com. I zobaczcie, Bułgaria, zaraz nie opada Turcji, notabene. Bułgaria Fikała i okazuje się, że się boją, że będą marznąć. A Turcja prowadzi zrównoważoną politykę i nawet nikt. W sumie większych pretensji nie ma. Węgry to samo prowadzą zrównoważoną politykę, żeby zabezpieczyć swoich obywateli, żeby obywatelom nie było zimno, ale nasi nie. W cudzysłowie oczywiście nasi, a gdzie tam nasi? Moi drodzy, jest taka kwestia, że popatrzcie sobie, chociaż na kurs euro. Euro jest słabe. To, że euro w Polsce kosztuje jakieś tam rekordy 4,70, to nic nie oznacza, bo po pierwsze, złotówka jest. Bardzo, ale to bardzo słaba. Wystarczy popatrzeć, jak wygląda kurs dolara względem euro i jak wygląda kurs franka szwajcarskiego względem euro. Franek już nas, już euro wyprzedził dawno. Dolar zrównał się z euro i to świadczy o tym, że nie euro jest mocne, to złotówka jest słaba. I to euro jest słabe, bo wszystkie waluty Unii Europejskiej są słabe, bo Unia Europejska jest bankrutem. I tak należy interpretować i czytać wszelakie wykresy kursu walut. To nie jest tak, że, że euro jest mocne. Euro jest słabe, tylko że złotówka jest tak słaba, że jest dużo słabsza niż słabe euro. Jesteśmy po prostu na samym dnie. Na samym dnie, jak podaje znów manipel, kurs euro do dolara jest najniższy w historii. W poniedziałek, czyli dziś, kurs euro do amerykańskiego dolara spadł do najniższego poziomu, od kiedy istnieje unijna waluta. Według agencji AFP, euro traci ze względu na kryzys energetyczny, który może doprowadzić gospodarkę Unii Europejskiej do recesji. My będziemy bankrutami. Unia Europejska to już jest bankrut. Zimą będzie fatalnie. Oni sobie poradzą, cała reszta sobie poradzi. Spokojnie, Stany Zjednoczone sobie poradzą. Turcja sobie poradzi. Węgry sobie poradzą. Mało tego. Niemcy sobie też poradzą i Francuzi. Oni sobie poradzą, ale Polska sobie nie poradzi. Nie poradzi. Jak znów podaje, tak dzisiaj się uparłem na Manipel. Bo to jest ważne. To są informacje bardzo istotne. Ceny gazu znowu szaleją. Oto co niepokoi najbardziej. Gazprom poinformował w piątek wieczorem, że dostawy gazu do Europy przez gazociąg Nord Stream 1 zostaną wstrzymane na 3 dni pod koniec sierpnia 2022 roku z powodu prac konserwacyjnych. W związku z tym od poniedziałku rano obserwujemy panikę na europejskich giełdach. To jest to, o czym ja mówiłem. Najpierw szczekają, krzyczą, krzyczą, a później panikują. Jak tylko jest oblicze, że jak staną w obliczu, że może być zimno, że może być problem, to panikują i to są te... Te odważne, ci odważni przywódcy, te odważne głowy, jak komentuje ekonomista Artur Domański, taką reakcję wywołuje lęk, że dostawy zostaną przerwane całkowicie, co skutkowałoby m.in. spadkiem niemieckiego PKB aż o około 5%. A, a gdzie są ci ludzie, którzy tak nawoływali, żeby Leroy Merlin to bojkotować i tak dalej, i wszystko? Gdzie oni są? To wy pierwsi teraz portkami trzęsiecie. Bo się boicie, że wam będzie zimno. Bo skoro ja kogoś nie lubię, bo to jest nielogiczne, bo skoro ja kogoś nie lubię i chcę komuś dokopać, no to jak później już mu dokopię, no to nie boję się i nie trzęsę portkami, że ten ktoś zrobi coś, przez co będzie mi na przykład zimno, nie? No bo skoro już idziemy na taką akcję ostrą, no to już musimy wziąć pod uwagę, że możemy później marznąć, bo to jest niedorzeczne to, co się dzieje. W poniedziałek w południe na giełdzie holenderskiej ceny gazu wzrosły o ponad 16% i przekroczyły 280 euro za o godzinę. W ciągu tygodnia ceny wzrosły około 30%, około godziny 15.00. Ceny zbliżały się do granicy 300 euro, a eksperci spodziewają się, że możemy mieć dzisiaj historyczny rekord na zamknięcie sesji. To jest dopiero początek. To, co jest teraz, to jest jeszcze tanio. Przyjdzie wrzesień, będzie drożej, przyjdzie październik, a najgorzej będzie w listopadzie, w grudniu. I jeśli głowy, które sprawują władzę, nie pójdą do rozum do tej właśnie głowy, no to oberwie się nam, zwykłym ludziom. Nie Węgrom, nie Turkom, nawet nie Niemcom, bo oni sobie zawsze poradzą. Nam się oberwie. Nam, zwykłym Polakom, po prostu, no Polakom, zwykłym obywatelom, nikomu Innemu, moi drodzy, to jest naprawdę złe. Jeszcze wam zacytuję chwilkę. W piątek Gazprom ogłosił, że Nord Stream 1 będzie zamknięty w dniach 31 sierpnia, 2 września, z powodu prac serwisowych. I oni już się. Aha, po ponownym uruchomieniu przesył ma powrócić do poziomu 33 milionów metrów sześciennych dziennie. Zobaczcie, oni tak w mediach mówią, że bojkotują, a tymczasem czekają z tęsknieniem. Na 33 miliony metrów sześciennych gazu dziennie. 33 miliony metrów sześciennych dziennie bierzemy od tego kogoś. Tak niestety wygląda. Więc te wszystkie sankcje to jest jeden wielki pic na wodę fotomontaż. Jeden wielki pic na wodę fotomontaż, ale też nie do końca. Bo one nic sensownego nie dadzą, wręcz przeciwnie, oni nam jeszcze dopierniczają, czyli to my mamy gorzej, to my mamy gorzej. Jak tu jest napisane później, ceny gazu rekordowe, traci euro i złoty, zyskują dolar i frank. I to jest właśnie to, o czym powiedziałem przed chwilą. To jest to, że to euro i cała, cała tutaj ta zachodnia Europa, to jest jeden wielki, kupa jedna wielka. Jak dziś podaje Business Insider, słuchajcie uważnie, bo to jest naprawdę, posłuchajcie. Będziemy musieli zupełnie zmniejszyć i zmienić styl swojego życia. W rozmowie z Radiem Talk FM pan Mariusz Łubiński przyznał, że choć rosnące w zastraszającym tempie ceny energii już uderzają loka w lokatorów, m.in. spółdzielni mieszkaniowych przyszłości, podwyżki mogą być jeszcze bardziej dotkliwe. Prezes firmy zajmującej się zarządzaniem nieruchomościami podkreślił, że wraz z podwyżkami wzrasta ryzyko niewypłacalności mieszkańców, które z kolei może skutkować obcięciem, odcięciem przepraszam, od mediów całych budynków, gdyż w związku z dużą liczbą lokatorów niepłacących w terminie spółdzielnie mogą popaść w zadłużenie. W opinii pana Lubińskiego trudna sytuacja nie ograniczy się jedynie do najbliższego sezonu grzewczego i może wymusić zmiany. Jak na przykład wyłączenie ogrzewania czy klimatyzacji od konkretnych wartości temperatury. Jako przykład dodam dwa inne kraje, które takie regulacje wprowadziły. Ja o tym mówiłem już. Obawiam się, że wysokie koszty otrzymania lokali zostaną już z nami na stałe. Będziemy musieli zupełnie zmienić swój styl życia. Hiszpania i Włochy już prowadziły w budynkach użyteczności publicznej ograniczenia. Panie! Panie! Łubiński, Hiszpania i Włochy, tam zimą jest ciepło, tam nawet jak nie będą mieli ogrzewania, oni sobie poradzą. Co pan porównuje Hiszpanie i Włochów, Hiszpanów? Co pan porównujesz? Porównuj pan Niemców i, i Szwedów na przykład. Tam są zimy tak jak u nas. Więc taki przeciętny Włoch to się będzie śmiał, no bo on to tam co pojedzie na Sycylię, to mu tam ciepło, albo na południe Hiszpanii, Hiszpana. Ale my? I to jest właśnie to myślenie, moi drodzy. To jest to Myślenie takie krótkofalowe. Euro leży i kwiczy, złotówka jeszcze bardziej, gazu nie będzie. Bułgarzy krzyczeli, a teraz przepraszają i kajają się, Turcy podpisują rekordowe kontrakty. I tak to się kręci. Biznes się kręci, moi drodzy. Pieniądz jest pieniądz. No. Money is money. Nie? Biznesmeni zacierają ręce, korporacje się bogacą. Średni przedsiębiorcy padają. Przeciętny Kowalski, europejski, pada, bo będzie musiał. Teraz mówią, że no, wynagrodzenia rosną, tylko że życie podrożało dwukrotnie, trzykrotnie, więc za najniższą krajową pięć lat temu można było kupić więcej niż dziś, za najniższą krajową, która niby wzrosła, ale tak naprawdę mamy mniej w portfelu. Pozdrawiam Was, moi drodzy, na sytuacja, to tak można sobie, tak pół żartem, pół serio, oczywiście to jest sytuacja poważna, ale no nie jest dobrze, bo z tym gazem możemy mieć duży problem. Ci mądrzejsi już się jakoś przygotowywują do tego i no zabezpieczają się, czyli po prostu no przepraszają, mówią no słuchaj Wacuś, popełniłem błąd, no słuchaj no ja myślałem, że jak ja będę tak w ciebie napierniczał, to gdzieś tam weźmiemy, skądś tam, skądś, no jakieś tam miejsce się znajdzie, z Ameryki, czy tam z Kolumbii, coś tam nam... Wyślą jakiś węgiel, gaz, ale okazuje się, że nie, kurczę, to wiesz co, to ja chciałbym Ciebie przeprosić, no weź mi tego gazu trochę, bo, no bo zimno mamy tutaj u nas. Weź mi wyślij. A wiecie, a tak ktoś może powiedzieć tak, a wy ale ja to by nie wyślę. fikałeś, a teraz sobie szukaj tam, gdzie, gdzie chciałeś mieć, bo to jest zdrada, nie? Trzymajcie się i do usłyszenia, cześć, napiszcie swoje zdanie, pozdrawiam, papa. Pa.